Pora na przegląd najważniejszych tematów minionego tygodnia. Zaczynamy. Studio Grupy Orlen. Grzegorz Ołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Najlepsze projekty nagrodzone. Wybieramy rzecznika do spraw etyki. Zawody w programowaniu. Najpierw organizatorzy konkursu wybrali listę projektów realizowanych w naszej firmie, a następnie specjalna komisja dokonała wyboru najciekawszych w kilku konkursowych kategoriach oraz najbardziej innowacyjnego projektu roku. Za nami Project Management and Innovation Day. Zapraszamy na relacje z tego wydarzenia. Około 150 kierowników projektu wzięło udział w wykładach motywacyjnych i warsztatach. To była czwarta edycja wydarzenia skupiająca społeczność projektową. Jest to spotkanie, które jest dedykowane kierownikom projektu bądź też osobom, które koordynują projekty. I spotkanie ma przede wszystkim na celu dzielenie się wiedzą, dobrymi doświadczeniami oraz networking, czyli poznanie się nawzajem przez kierowników projektu. W tym roku przygotowaliśmy szereg inspirujących wydarzeń i atrakcji dla naszych kierowników projektu. Przede wszystkim są to prelekcje, warsztaty i także, jak już mówiłam, możliwość networkingu. Tegorocznemu wydarzeniu przyświecało hasło Innowacyjne metody zarządzania projektami, mające na celu zainspirowanie pracowników do skutecznej realizacji projektów. W czasie spotkania ogłoszona została również lista laureatów organizowanego po raz drugi konkursu Projekt Roku, w ramach którego zostały wyłonione najlepiej zrealizowane projekty w latach 2017-2018 w grupie Orlen. Dlaczego to spotkanie rok w rok spotyka się z bardzo dobrymi recenzjami zaproszonych gości? Powodów jest co najmniej kilka, a pośród nich uczestnicy wymieniali m.in. pełne zanurzenie w kulturę innowacyjną, świetnych prelegentów, inspirujące warsztaty i wymianę wiedzy na temat realizowanych projektów. Przede wszystkim bardzo dużo nowych pomysłów na sposoby zarządzania. Mieliśmy wykład motywacyjny, z którego najciekawsze elementy będę próbowała wdrożyć w swoją codzienność, moją, ale również ludzi, z którymi pracuję. Chętnie się podzielę. Bardzo ciekawa byłam konkursu roku, jakie były zgłoszone projekty i które wygrały. To też daje nam możliwość porozmawiania z osobami, które wygrały tak fajny konkurs, wymiany doświadczeń i tego, co dały im te projekty, jakie metody zarządzania i podzieliły się z nami jakimiś ciekawymi innowacjami właśnie w tym obszarze. Laureatom konkursu nagrody wręczali przedstawiciele jury wspólnie z Patrycją Klerecką, członkiem zarządu PKN Orlen do spraw sprzedaży detalicznej. Relację z gali można było obejrzeć na żywo dzięki prowadzonej transmisji online. Kolejna edycja wydarzenia już za rok. Rzecznik do spraw etyki to ważna funkcja w społeczności naszej korporacji. Kończy się kadencja obecnego i w pierwszych dniach grudnia pracownicy Orlenu wybiorą z trójki kandydatów nowego rzecznika do spraw etyki. W ostatnim czasie wszyscy pracownicy otrzymali karty do głosowania. W dniach od 3 do 7 grudnia wypełnioną kartę będzie można wrzucić do jednej ze specjalnie przygotowanych urn. Wykaz miejsc, w których znajdują się urny, dostępny jest w intranecie. Prawidłowe oddanie głosu następuje poprzez zaznaczenie znakiem X wewnątrz kratki przy nazwisku jednego z kandydatów, na którego chcemy zagłosować. W tym roku swojego wyboru dokonujemy spośród trójki kandydatów, którzy zdecydowali się i zgłosili do pełnienia tej funkcji. Przypominamy, że rzecznik do spraw etyki w PKN Orlen wybierany jest przez pracowników na 3-letnią kadencję. Jest to funkcja zaufania społecznego, a rzecznik stoi na straży przestrzegania wartości i zasad postępowania PKN Orlen. Zadanie, jakie realizuje, wymaga odpowiedzialności, rzetelności i profesjonalizmu. Zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach. W miniony weekend odbył się festiwal programowania HAKIA w Warszawie. Przedstawiciele Orlenu spotkali się z programistami, którzy w trakcie dwudniowej imprezy szukali rozwiązań z dziedziny finansów, zdrowia i edukacji. Warszawski hackathon zgromadził około 3000 uczestników, którzy przybyli do hali Global Expo na wydarzenie nie tylko z Polski, Europy, ale także z różnych części świata. Na potrzeby wydarzenia obszar informatyki przygotował 3 tematy, które mieli rozwiązać programiści. Zarządzanie transportem wielkogabarytowym oraz autobusowym na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku, wykorzystanie technologii blockchain w systemie lojalnościowym, a ostatnie zadanie to 2 ścieżki w zakresie cyberbezpieczeństwa, z których jedna obejmowała aspekty monitorowania bezpieczeństwa systemów automatycznych.
informatyki. Programiści otrzymali pełne treści zadań zgłoszonych przez poszczególne firmy w sobotę o godzinie 12 i mieli 24 godziny na opracowanie rozwiązania dla wybranego przez siebie tematu. W tym czasie do ich dyspozycji byli mentorzy udzielający im odpowiedzi na zadawane pytania. Po stronie Orlenu w roli mentorów udział wzięło blisko 30 pracowników obszaru IT, których wspierali przedstawiciele obszaru HR oraz biura marketingu sportowego, sponsoringu i eventów. Świat wokół nas zmienia się bardzo szybko. My mamy bardzo dużo wyzwań, zwłaszcza w obszarze IT. Chcielibyśmy przede wszystkim poszukać pomysłów na rozwiązanie tych naszych wyzwań, ale też poszukać młodych, zdolnych ludzi, którzy mogliby zasilić nasz team IT i którzy mogliby pomóc nam w przyszłości w rozwiązywaniu tych problemów. Zwycięzcy rozwiązujący zadania przez nas zgłoszone zostali wyłonieni przez kapitułę składającą się z jury, w skład którego wchodzili pracownicy obszaru IT z dyrektorem wykonawczym na czele. Wśród rozwiązanych zadań wyłoniliśmy 10 najlepszych zespołów i wręczyliśmy nagrody finansowe. Było 30 zespołów, które podjęły nasze tematy, bo wybraliśmy najlepsze. Poziom dość wyrównany, aczkolwiek liderzy się pojawili od razu na samym początku. Jest to na pewno największe wydarzenie na polskiej arenie deweloperskiej. Z tego co wiem, ponad 3000 uczestników i ponad 400 zespołów brało w tym udział, a poziom projektów bardzo wysoki, bardzo ciężko było jednoznacznie wybrać te najlepsze z nich. Dlatego też padło tyle nagród ze strony Orlenu jako strategicznego sponsora. Nasz projekt służył temu, żeby maksymalnie powiększyć standardy bezpieczeństwa systemów lojalnościowych Orlen z wykorzystaniem technologii blockchain. Cały zespół może uczciwie powiedzieć, że emocje są bardzo duże. Jakby nie spodziewaliśmy się, że zyskamy tutaj pierwsze miejsce, ale na pewno czujemy się z tego bardzo dumni. Jak wykorzystałem pieniądze? Cóż, czy to jest rzecz, którą można powiedzieć przed kamerami? Pierwszy raz przyjechaliśmy w ogóle na hackathon, także pierwszy raz braliśmy udział w czymś takim. No i jest satysfakcja oczywiście. No do pewnego momentu nie wierzyliśmy, potem przyszedł moment złożenia zadań, można było podejrzeć rozwiązania jakby konkurencyjnych grup i zaczęliśmy już takie widzieć światełko w tunelu, no a potem no, po wejściu na scenę, no to już super, byliśmy zadowoleni. Dużo było różnych przygód, ale razem daliśmy radę. Poza częścią konkursową Orlen był obecny podczas wydarzenia także w strefie partnera, gdzie na stoisku promowaliśmy firmę i oferty pracy w Orlenie. Od 1 listopada tego roku zgodnie ze stosownym zarządzeniem zwiększono dofinansowanie do grupowych kursów języków obcych do poziomu 75%. Dotyczy ono obecnych uczestników szkoleń językowych organizowanych w trybie grupowym, którzy wystąpili o takie dofinansowanie w okresie obowiązywania poprzedniego zarządzenia. Wspólnie z Fundacją Orlen Dar Serca zapraszamy do udziału w świątecznej inicjatywie, dzięki której możemy pomóc spełnić marzenia potrzebujących. Akcja polega na zbiórce świątecznych prezentów, których lista jest dostępna w intranecie. Czasu jest bardzo mało, bo na prezenty organizatorzy czekają do 7 grudnia, a już 10 grudnia odbędzie się ich wspólne pakowanie. Biuro Ochrony Środowiska PKN Orlen zorganizowało spotkanie podsumowujące wdrożenie systemu LDAR w części rafineryjnej oraz zapowiadające wdrożenie w części petrochemicznej i utrzymanie w całym zakładzie produkcyjnym w Płocku i PTA we Włocławku. LDAR to podejście mające na celu ograniczenie niezorganizowanych emisji lotnych związków organicznych poprzez wykrywanie, następnie naprawę lub wymianę nieszczelnych komponentów. Na spotkaniu obecny był członek zarządu do spraw korporacyjnych Armen Artwich, odpowiedzialny m.in. za obszar ochrony środowiska w koncernie oraz przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska, Biura Techniki i Obszaru Produkcji, Działu Technologii oraz wykonawcy prac konsorcjum Orlen Eco i Orlen Service. Tradycją stała się już impreza znana wśród pracowników jako Turniej Misia. To oddolna inicjatywa, która przy okazji zabawy, sportu i rekreacji ma szczytny cel – sprawienie choć odrobiny przyjemności podopiecznym domów dziecka i ośrodków opiekuńczych. Turniej Misia został wymyślony przez pracowników obszaru produkcji, którzy są amatorami piłki nożnej. W tym roku do zespołu zakładu produkcyjnego Orlen Produkcji i Rafinerii dołączyły drużyny z Bazela, Anwilu, Orlen Serwisu, Orlen Paliw, Orlen Laboratorium i Orlen Upstream. Wpisowe do turnieju stanowiły gry planszowe, zabawki, książki i inne rzeczy, które przydadzą się jako wyposażenie świetlic w ośrodkach, na rzecz których grali zawodnicy. Turniej ten ma charakter charytatywny, więc wszyscy tutaj... Idea jest taka, że pomagamy dzieciom. No i co? W zeszłym roku miałem okazję tutaj uczestniczyć w tym roku i jeśli siły tylko mi pozwolą i zdrowie, to będę chciał tutaj być w następnym roku. Fajnie, że
że właśnie dzięki takiemu turniejowi możemy pomóc, a przy okazji można się spotkać z kolegami, gdzieś tam porozmawiać, pożartować i pobawić się w piłkę. Jest dużo pracy, turniej stoi na wysokim poziomie, zawodnicy prezentują duże umiejętności, dużo walki, ale wszystko jest w granicach fair play, także uważam, że naprawdę wszystko przebiega sprawnie. Z mojej strony brawo dla organizatora za taką inicjatywę, bo naprawdę wspaniała inicjatywa. Atmosfera jest bardzo ważna, jeśli chodzi i o pracę, i jeśli chodzi o piłkę nożną. Także atmosfera buduje wyniki, buduje koleżeństwo. Na podium zawodów stanęły drużyny Bazela i Rafineria, zwyciężyła Orlen Produkcja. Zebrane prezenty dla dzieci trafią do nich przy okazji Mikołajek. SKS On Tour to cykl wydarzeń organizowanych w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. Odbywają się one w całej Polsce, a na zajęciach z dziećmi pojawiają się zawodowi sportowcy. Podczas spotkania w Ciechanowie byli to piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock. Głównym założeniem SKS On Tour jest realizacja obwodów stacyjnych, podczas których uczestnicy poznają nowe formy aktywności, są poddawani testom sprawności fizycznej oraz mają możliwość spotkania ze sportowcami. Jedną ze stacji jest stacja z mistrzem. W Ciechanowie byli to szczypiorniści z Płocka. Moja przygoda zaczęła się właśnie tutaj na tej hali. Starsi chłopacy z rocznika 94 z Juranda Ciechanów namawiali mnie do treningów na podwórku. No i tak przychodziłem, grałem sobie najpierw z nimi, potem grałem z rocznikiem 96, potem stworzyli mój rocznik w szkole podstawowej numer 7, 98. No i trwam w tym do teraz, jestem teraz od 5 rok, już jestem 5 sezon w Wiśle Płock i mam nadzieję, że będę jeszcze długo. Myślę, że naprawdę dzieciaki są zaangażowane, przychodzą, bardzo chętnie to robią. Więc tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że będzie jakiś wśród nich będzie jakiś mistrz Polski czy mistrz świata. Dzisiaj były różne dyscypliny sportowe, na przykład skoki w dal lub na przykład gra taka zręcznościowa. Najbardziej mi się podobało jazda na deskach oraz piłka ręczna. Podobały mi się zajęcia. Piłka ręczna to ja kiedyś chodziłem na treningi, więc trochę się ucieszyłem, że sobie powtórzę wszystkie rzeczy z piłki ręcznej. Program realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PKN Orlen. Wyczerpaliśmy już listę tematów przeznaczonych na to wydanie Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny oczywiście już za tydzień. Zapraszam serdecznie, do zobaczenia.